Słuchasz podcastu Bajeczne Słuchowisko Historia. Poznaj fascynujące zdarzenia, losy wyjątkowych osobowości i odwiedź niezwykłe miejsca. Gotowi? Gotowe? To zaczynamy. Adolf Hitler to niemiecki polityk i dyktator pochodzenia austriackiego. Przywódca nazistowskiej partii NSDAP, kanclerz i wódz III Rzeszy, zbrodniarz wojenny, który doprowadził do inwazji na Polskę, inicjując w ten sposób wybuch II wojny światowej, odpowiedzialny za wymordowanie milionów ludzi, głównie społeczności żydowskiej. Jak Hitler doszedł do władzy? Po nieudanej próbie puczu w 1923 roku trafił do więzienia, gdzie napisał swój manifest polityczny Mein Kampf. Wyszedł na wolność po 6 miesiącach. Reaktywował NSDAP już jako jej lider. W wyborach z 1930 roku Hitler wprowadził do Reichstagu 107 swoich zwolenników. NSDAP stała się jednym z czołowych ugrupowań. Po kolejnych, już zwycięskich wyborach, Adolf Hitler został 30 stycznia 1933 roku powołany na kanclerza Rzeszy. Wprowadził w życie daleko idące reformy, rozpoczynając demontaż instytucji demokratycznych i zawieszając prawa obywatelskie. W trakcie tzw. Nocy Długich Noży w 1934 roku zlikwidowano wielu przeciwników Hitlera. Z kolei w 1935 roku przyjęto wymierzone w Żydów ustawy norymberskie, a w listopadzie 1938 roku miała miejsce Noc Kryształowa, w trakcie której wielu Żydów straciło życie. W marcu 1938 roku Adolf Hitler przeprowadził aneksję Austrii. W październiku 1938 roku, w następstwie układu monachijskiego, Niemcy zajęli należący do Czechosłowacji kraj Sudetów, a w marcu 1939 roku III Rzeszy podporządkowano resztę Czechosłowacji. 1 września 1939 roku niemieckie wojska rozpoczęły inwazję na nasze państwo. Doszło do wybuchu II wojny światowej. Wojna ta w latach 1939-1945 w samej tylko Polsce kosztowała życie około 6 milionów ludzi. Czym zatem jest tytułowy wilczy szaniec, czyli Wolfschanze? To największa i najbardziej rozpoznawalna polowa kwatera dowodzenia Adolfa Hitlera, która była w użyciu od 1941 do 1945 roku, znajdująca się w Gierłoży koło Kętrzyna, w ówczesnych Prusach Wschodnich. Nazwę tego obiektu ustalił osobiście Hitler, wykorzystując swój pseudonim partyjny z lat 20. ubiegłego wieku – Wolf, czyli Wilk. Decyzję o budowie Wilczego Szańca podjęto w 1940 roku, a konkretnie między 27 a 29 sierpnia, gdy pułkownik Rudolf Schmund, szef adiutantury Hitlera, dr Fritz Todt, minister uzbrojenia i amunicji, major Gerhard Engel, adiutant Hitlera, przeprowadzili rekonesans Lasu Gierłowskiego, dobrze rokującego jako teren na przyszłą kwaterę. O lokalizacji kwatery w tym miejscu zadecydowały następujące czynniki. Po pierwsze, Kętrzyński Las znajdował się w pobliżu granicy ze Związkiem Radzieckim. Miało to duże znaczenie strategiczne, ponieważ plan Barbarossa przewidywał atak przeciwko ZSRR. Po drugie, Prusy Wschodnie były jednym z najbardziej ufortyfikowanych okręgów III Rzeszy. Na jego obszarze znajdowało się wiele twierdz i tzw. rejonów umocnionych z okopami przeciwpancernymi i zasiekami z drutu kolczastego. Ponadto obszar był położony w dużym oddaleniu od arterii komunikacyjnych w starym mieszanym lesie stanowiącym całoroczną naturalną osłonę obiektów. Natomiast rozciągające się na wschód wielkie jeziora mazurskie stanowiły naturalną przeszkodę dla wojsk lądowych. Pod drzewami powstawały bunkry i umocnione zabudowania. Główne bunkry nie posiadały okien i kształtem przypominały prostokątne bloki betonowe, lekko zwężające się do góry, a do ich wnętrza prowadziło kilkoro drzwi. Ze zdjęć wykonanych w bunkrach wynika niezbicie, iż musiały istnieć tutaj podziemia o kilku kondygnacjach. Piętra były zaopatrzone w windy i inne specjalne zabezpieczenia. Wilczy szaniec odznaczał się niezwykle skomplikowanym systemem bezpieczeństwa, który zawiódł tylko raz, gdy pułkownik Klaus, hrabia Schenk von Stauffenberg, przemycił bombę. Szacuje się, że przy budowie Wilczego Szańca pracowało około 5000 osób, chociaż w programowych założeniach budowy liczba ta oscylowała wokół 50000. Dzień powszedni upływał w kwaterze głównej według przyjętych permanentnych norm. Monotonii dnia powszedniego mieszkańcy Wilczego Szańca próbowali zapobiec w różnoraki sposób. Sytuacja ta zmieniała się wraz z nadejściem wiosny.
Wówczas to, szczególnie wyżsi oficerowie, najchętniej spacerowali w lasach położonych wokół Rastenburga, jeździli konno lub zażywali kąpieli w pobliskich jeziorach w towarzystwie urodziwych, miejscowych dam. A jak wobec tego wyglądały święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 1944 w Wilczym Szańcu? Możemy się o tym dowiedzieć z relacji Adolfa Schulza, byłego telefonisty kwatery. 3 lata w centrali telefonicznej głównej kwatery Hitlera, gdzie Schulz pisze: w roku 1943 odbyła się w Kasynie I wspólna dla wszystkich żołnierzy służby łączności uroczystość bożonarodzeniowa. Wcześniej coś takiego było nie do pomyślenia. Ponieważ moja służba zaczynała się dopiero następnego dnia po południu, poprosiłam podczas uroczystości mojego przełożonego, aby pozwolił mi udać się na odświętne nabożeństwo do kętrzyńskiego kościoła, które miało rozpocząć się o godzinie 22. Mój przełożony w stopniu majora zareagował spontanicznie. Mamy tu pewnego wyznawcę Chrystusa, który chce udać się na nabożeństwo. Czy mamy jeszcze kilka idiotów tego rodzaju? Pamiętam, że zameldowało się jeszcze 5 moich kolegów. No dobrze, zareagował mój szef. Dzisiaj jestem wspaniałomyślny, możecie skrzaniać. Niemniej głupota musi być ukarana. Proszę więc przyjąć służbę jutro rano o godzinie 8. Rzuciłem krótko. Tak jest, panie majorze. I udałem się pieszo z moimi przyjaciółmi do Rastenburga. Krótko przed wartownią pierwszą spotkaliśmy terenowy wóz, w którym ku naszemu zdumieniu znajdował się generał Walter Warlimund. Samochód generała zatrzymał się bezpośrednio przed nami. Służbowo zameldowałem generałowi, że udaje się do Rastenburga na uroczyste nabożeństwo bożonarodzeniowe. Co? Odezwał się major. Że coś takiego jest możliwe w roku 1943 i do tego jeszcze ma to miejsce w kwaterze głównej? Odpowiedziałem krótko. Tak jest, panie generale. Na to generał. Wie pan co? Ja muszę niestety szybko na naradę. W innym wypadku udałbym się razem z wami. To dobrze by mi zrobiło. I zwracając się do swego kierowcy: niech pan zawiezie tych panów na nabożeństwo i przywiezie z powrotem, a ja udam się na naradę pieszo. Stąd przecież niedaleko. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 1944 złożyliśmy sobie życzenia i ruszyliśmy do miasta. O tym, jak z upływem lat zmieniał się nastrój w Wilczym Szańcu, dobitnie świadczy wydarzenie, jakie miało miejsce w naszym baraku w noc sylwestrową z roku 1943 na 1944. Uroczystość odbywała się w centrali telefonicznej. Przybyli oficerowie i szeregowcy służby łączności. Nad ranem, gdy wszyscy byli w sztok pijani, jeden z uczestników imprezy zaczął śpiewać międzynarodówkę. Wkrótce wszyscy podchwycili powstańcie, których dręczy głód. Nagle z trzaskiem otworzyły się drzwi i jakiś żołnierz z batalionu komendanta kwatery ryknął: czyście zwariowali? Czy zdajecie sobie sprawę, co się z wami stanie, jeżeli ktoś to usłyszy? W tym momencie nastąpiła martwa cisza. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że gdyby się to wydało, oczekiwał nas w najlepszym wypadku batalion karny. Nic takiego nie miało miejsca. Dzięki Bogu rotmistrz Mulendorf, bardzo mocno ryzykując, przymknął na to oko. Jeszcze rok wcześniej coś takiego byłoby nie do pomyślenia. Nie ulega wątpliwości, że w stosunku do winnych tak karygodnego ekscesu wyciągnięto by daleko idące konsekwencje. Był to podcast Bajeczne Słuchowisko Historia.